pakować. To się już więcej nie powtórzy. Tak długo, jak kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Powinieneś wierzyć w wszystkim. Boże. Witam. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Kolejny odcinek. Wyinstalowałem moda i mam już Dark Tech. Takie sprawy załatwiało się. Ty polecił. Nie powinieneś i rzeczywiście w tej historii odejdzie czymś cień światła. Jeśli myślisz, że w tej historii musi być jednak, to się już więcej nie powtórzy. Tak długo jak mnie nie chciałbym być teraz wielu. Nigdy nie skończy. To wszystko. Nigdy się nie nauczą. Siła pewności. Przydałoby się. Czekaj. Lepiej się by nic nie pakować. Nie masz trochę więcej, ale. To się chyba nigdy nie skończy. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Myślałem, że to się skończyło niedawno temu. Jak to nie może? To się chyba nigdy nie skończy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Zawsze to samo. To jeszcze raz. Mam już dość tej bablaniny. Restart gry zrobić. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Bo to nie było zbyt dobre. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie działa escape teraz. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Ludzie zawsze gadają. Pogadajmy lepiej. Tylko zachowaj to dla siebie. W tej historii musi być jednak ziarna blakość. Wydaje mi się, że bez moda lepiej tak działało. To na plus jest to, że lepiej wygląda. No, zobaczymy. Wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Zawsze to samo. To nie mój problem.
teraz tak, u kogo mogę się nauczyć? Zapewne masz rację. To się już więcej nie powtórzy. Pogadajmy lepiej w tej. Pewnie masz rację. Zawsze. Się do tego no rusz się! Chcę. Mam już dość tej parze. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie to sprawy załatwiało się inaczej. Czekaj, nie chciałbym się w nic nie pakować. Od razu. To nie mój problem. Co za może to nie mój problem. Może, ale... Mam już dość. To się chyba nigdy nie skończy. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham, rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Chciałbym kupić mapę. Jasne, co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. Zawsze to są ludzie w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. 30. 50.
myślałem, że będą mówili. Mam już dość. Myślałem, że nie było nic. Nie myślisz, że... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie, ludzie zawsze gadają. Marzyć? Nie chciałbym być teraz. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Pewnie masz tak zwolę. Niektórzy nigdy się nie rozczą paplaniny. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. 10 bryłek rudy, to wszystko. To się już więcej nie powtórzy. Mam już dość tej paplaniny. Nie mam tyle przy sobie. Trudno, wezmę co masz. Resztę dopłacisz przy następnym spotkaniu. 10. Zobaczmy. No patrzcie państwo, ktoś tu nie umie liczyć do 10, co? Wezmę wszystko, co masz. To mi pomoże zapomnieć, że próbowałeś mnie wykiwać. Do zobaczenia. Mogwitaj. Do zobaczenia. Mogę prze... Tylko zachow. Pogadajmy lepiej o czymś. Nie było, to nie sprawy załatwiało się inaczej. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Nie udało się oszukać. Zapewne masz rację. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Dzięki. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Nie czekam. Zawsze to samo. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj.
Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? O to zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. To się chyba nie... To się już nie powtórzy. Mam już dość, skończ to planinę. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę, będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Rudy, nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal, potem jak skończ na ko... Rozumiem. Oczywiście. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Zawsze to samo. Niektórzy nigdy się... Może pewnie to się już więcej nie powtórzy. Ludzie zawsze gadają. To się chyba nigdy nie skończy. W tej historii musi... Nie
Nie w dzisiejszych teraz nie wyszkurzy. Niektórzy nigdy się nie na... Uważaj się na to, co mówisz przy obcy. Nie chciałbym być... Wiedziałem, że myślałem, że to się już skończyło. Nigdy tak długo jak nie, to nie dotyczy. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Ja tam się nie nauczę. Co za ludzie. To nie było zbyt mądre. Trzeba iść szybko. Pomóż. Że to jest dobry sposób na... Thank you.
co? Hi. Lexin, hi. Schowaj bro! Twoje szczęście! Last try. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia.
Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. Ludzie zawsze gada. Lepiej się tutaj już się więcej nie mówi. Ludzie zawsze gada. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Balnamiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Chciałbym zostać członkiem Bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Balnamib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do Bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków Bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Pokaż mi, jak dojść.
do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. Prowadź. Zapewne ma... Nie powinieneś... Zawsze to samo. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. W tej historii. Pogadajmy lepiej. To się już więcej nie powtórzy. Daleko jeszcze? Jakbyś mi nie przeszkadzał, dawno bylibyśmy na miejscu. Mnie to nie dotyczy. Nie. Mam już dość tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Niech się... To się chyba nigdy nie... Rozmyśliłem się. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. To się już więcej nie powtórzy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się chyba nigdy nie musisz. Kiedyś takie sprawy załatwiało się w tej historii. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli chcesz więcej, będziesz musiał zapłacić. Najlepiej przyjdź jutro. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Tam jest kuźnia. Mamy już dość. Lepiej się w nic nie pakować. Żeby było... Cześć zamków. Lepiej się w nic nie pakować. Czego chcesz? Do zobaczenia. Obyś nie... Tak długo dzisiejszy czas nie dotyczy. Na nikim nie można polegać. Czego chcesz? Którzy nigdy się nie nauczyli. Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Kiedyś takie sprawy. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Mam już dość tej paplaniny. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. A ot co? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ludzie zawsze gadają.
musi być jednak ziarno prawdy. Jeśli myślisz, że... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Tak długo jak my... Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątynni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Tak długo. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Którzy nigdy się nie nauczą. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, się już więcej nie powtórzy. Dlaczego jest to wyrobione? Lepiej się w nic nie pakować. Nie to się chyba nigdy nie zmieni. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zaczniemy od jednego kawałka. Pewnie masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Teraz nie. Nie powinien się chyba nigdy nie zmieni. Lepiej się do tego nie mieszać. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto... To nie było zbyt mądre. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To jest dobry. Chciałbym... Ktoś... A mogłem przecież... Pogadajmy, ile zawsze gadają. Na dwie stale. Mieliśmy cztery bryki. Kiedyś takie sprawy tak załatwiało się, inaczej. Bryłek. Zostanę bogaty. Chcę sobie... Pan, musisz tak? Uważać na to, co mówisz przy obcych. Nie mogę sprzedać. Za tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Mam już dość tej paplaniny. Zawsze nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tak długo, jeśli jak myślisz, że nie dotyczy. To był dobry wybór. Dobry wybór. Chciałbym... Toś... To się chyba w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Zawsze to samo. Tylko zachowaj to dla siebie. Niepowtórnie, nie powinni wiedzieć. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Tak, nie było. Teraz kręć. Zawsze to samo. Musisz uważać. No nie, mam już dość tej paplaniny. Nie masz racji. W tym czasie, jak ja nie tak.
się inaczej. Ale... chciałbym coś kupić. To świetnie. Lepiej się do tego nie mieszać. Chciałbym być to nie mój problem. No teraz więcej było, bo jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Pewnie masz rację. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Lepiej się w nic nie pakować. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tylko zachowaj to dla siebie. Będzie trochę nudne. Ale jestem niezbędna do dalszego rozwoju kariery. Zawsze na początku trzeba poświęcić trochę. Musisz uważać na to. Kiedyś takie sprawy załatwiało się i na to. Zawsze. Jeśli myślisz, że lepiej. Wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze już się wytrwały. Jeśli mogę zdać. Od razu wiedziałem, że będę... Chciałbym coś... To świetnie! To nie dotyczy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Pogadajmy lepiej o czym. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Zawsze. Od razu wiedziałem, że wyjść takie sprawy. Tylko zachowaj to dla siebie. Ludzie zawsze gadają. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Mam już dość tej paplaniny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Mam już dość tej paplaniny. Jeśli myślisz, że... Chciałbym coś kupić. To ś... Jeśli szukasz kłopotu, no, i żeby mi to był ostatni raz. Pewnie masz rację. Jeśli szukasz kłopotu... chyba nigdy nie zmieni. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na właściwego. Wiedziałem, że będą kłopoty. No, zapiszę. To się już... Chciałbym... To się... Myślałem,
dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? No co więcej? Jeśli myślisz, że... tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się już więcej nie powtórzy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mam już dość tej paplaniny. Chciałbym... Toś! Tylko zachowaj to dla siebie. Że to się skończyło już dawno temu. Zawsze gadają. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą ma... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Się nie nauczył. Niektórzy... Nie w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Tylko zachowaj to dla siebie. Hello. Tak długo jak raz wiedziałem, że będę. Tak nie było jak on mnie wyliczy. Chciałbym... To świet... To nie mój problem. Tak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego nie mieszać. Powiedziane w to, powiedziane oczy. Zawsze to samo. Tak. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pewnie masz rację. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Jeśli myślisz, że... na to, co nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chciałbym... To świ... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Może.
Lepiej się do tego nie mieszać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Mam już dość tej paplaniny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Mam już dość tej paplaniny. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie. Chciałbym coś kupić. To świetnie! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A, chyba jest. Zawsze to samo. Musisz uważać na to, co mówisz przy... Wyjść takie sprawy, załatwić łodź. To się już więcej nie powtórzy. Kiedy? Jeśli myślisz, że... Musisz uważać na to. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Kiedy? Chciałbym coś kupić. To świetnie! Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nigdy się nie nauczą. Mam już dość tej paplaniny. Nie mój problem. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Wyjść takie sprawy, załatwiałoś. Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie chciałbym być... się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się i... Kiedyś...
całą noc. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Już cała noc. Zawsze gadają. Świta. Może. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pewnie masz rację. 11. Pogadajmy lepiej o tym. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Ona by zatrzał i był. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chciałbym coś kupić. To świetnie! Na nikim nie można polegać. Od co? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Niektórzy nigdy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Niektórzy nigdy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Zawsze to samo. Jestem blisko, co? Zawsze to samo. Chciałbym coś. Ludzie zawsze gadają. Zawsze to samo. Pewnie masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pewnie masz rację. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, że będą kłopoty. Jednak
Lepiej się do tego od razu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Halo. Zawsze to samo. Chciałbym coś... To świet... To nie mój problem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej i nie powinni wiedzieć. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Lepiej się do tego nie mieszać. W tej historii musi być... Mam już dość. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Musisz... Nie chciałbym... Szczątki najważniejsze. Tak długo. Chyba najważniejsze. Które zamki, ale bo biorę w skrzynię, to na pewno jest szybszy wchod, krótsza droga do bogactwa, ciężkomu wolna praca, grubala. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chciałbym coś kupić. Dość! Być jednak ziarno prawdy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Masz rację. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Zawsze to samo. Pewnie masz rację. To nie było zbyt mądre. Może. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To świet! To się już więcej nie powtórzy. Świet. Nie chciałbym być. Sprzedajmy lepiej oczy. To nie mój problem. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Pewnie masz rację. Nie chciałbym być teraz w jego... Jeśli myślisz, że... To się już nie... To nie było zbyt mądre.
chciałbym... To świe... Co się stało? Nie. Pogadajmy lepiej o wszystkim. Kiedyś takie sprawy no, załatwiało się... Byłam przed wami w takim zarobie. Pół godziny krucia, żelaza, blokowania mieczy. Mam już dość tej... Tylko zachowaj to dla siebie. Chciałbym... To świe... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nigdy się nie nauczę. Chciałbym coś kupić. To świe... Zawsze to samo. Gadajmy lepiej o czym. Czekaj.
Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się już więcej nie powtórzy. Chciałbym coś kupić. Toś! Zawsze to samo. Nie mój problem. W dzisiejszych czasach lepiej się nikim nie można polegać. Ot co? Myślałem, że to się skończyło już dawno. Było zbyt mądre. Niektórzy musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Kończą mi się bryłki. Pewnie masz rację. W tej historii. Tylko zachowaj to dla siebie. W tej historii musi być jednak. Chciałbym to świetnie. Myślałem, że to się skończyło na nasze ręce. Mam już dość tej paplaniny. Ludzie zawsze gadają. Słowo jest teraz więcej, raz. Już tu jest 15. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie zmieni. Pogadajmy lepiej, czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Będę... Siedzący tutaj. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Może. Pewnie masz rację. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego nie mieszać. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się w nic nie pakować.
zawsze gadają. Chciałbym coś kupić. To świetnie! Pewnie masz rację. Nie, 15 lat. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się chyba nigdy nie zmieni. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Musisz uważać na to, co mówisz przy końcu. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachowaj to dla siebie, było zbyt mądre, powinni wiedzieć. Pewnie masz kiedyś takie sprawy. Załatwiało się inaczej. Tej samej ilości. Zawsze. To są tyle same. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? W tej historii nie musi być jednak żadne sprawy. Wykułem 15 i znowu go miałem 15. Pracuje tyle samo, a bogato. Zadajmy lepiej. A jest się niczym. Uważać na to, co mówisz przy pomocy. Dobra, dawaj, wejdę. Chyba nic jeszcze więcej tu jest. Chciałbym... To się... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jakie jest ten drog. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Zawsze musisz uważać na to, co mówisz przy pomocy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, czy nie od co. Musisz uważać na to, co mówisz przy pomocy. To się już więcej nie powtórzy. No właśnie, musisz uważać na to, co mówisz przy pomocy. Nie chciałbym być nie było zbyt mądrze. Niektórzy musisz uważać na to, co uczysz przy pomocy. Pewnie masz rację. W tej historii.
chciałbym... Toś... inaczej. O, no, to się tak. Ktoś? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. O. Podaj mi lepiej oczekiwanie. Mam dość, a nie było zbyt łatwo. Dla siebie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają. Może. Tak długo jak mnie to nie... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Przyszedłem po... Proszę bardzo. Chcę co... Czego szuk... Inaczej.
Jeśli myślisz, że w historii musi być jednak ziarno prawdy. Mam już dość tej paplaniny. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Kiedyś tak sprawy załatwiało się inaczej. Pokaż mi, jak... Zawsze to samo. Nie powinieneś... Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać... Niestety. Chciałbym... Ktoś... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ziarno prawdy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie zmieni. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dajmy lepiej o czymś. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Może. Może. Musisz uważać na to długo, jak przyjdzie. W dzisiejszych czasach na nich. Chciałby to się... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej o czymś. Nie chciałbym... Chciałbym coś... To się... Thank you.
dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Obca. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Myślałem, że to się skończyło już w dzisiejszych czasach. Na nikim nie można polegać. Ot co? Niektórzy nigdy się nie nauczą. To się chyba nigdy nie zmieni. Chciałbym coś. Mam już dość tej paplaniny. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie było zbyt mądre. A może wezmę tak sobie tak. To nie mój problem. Już nie pewnie to puszę. To się już więcej nie powtórzy. Poprzednio. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Pewnie masz rację. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. To się już więcej nie chciałbym żyć teraz w jego skórze. Może ludzie zawsze gadają. Nie chciałbym. Jeśli myślisz, że. Czekaj, idź się zapakować. Pogadajmy lepiej. Chciałbym to śmiech. Siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To nie mój. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To nie było zbyt mądre. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O, co? Jeśli myślisz, że... Jeśli myślisz, że... Ja na stare się opracamy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Może. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Mam już dość tej paplaniny. W historii musi być jednak ziar. Czekaj, to się już więcej nie powtórzy. To nie mój problem.
Masz rację. Zawsze to samo. Lepiej się do tego nie mieszać. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Baal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie? Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Okej. Jeśli myśli... Jakby tu się stać, to nie słyszę. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Pokaż mi... Do świątyni. Chodź za mną. Zobacz. Czekaj. W dzisiejszych czasach... To się chyba nigdy nie skończy. Załatwiało się inaczej. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie powinno wiedzieć. Jeśli myślisz, że... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Oto świątynia. Zaczekam na ciebie tutaj, ale gdyby się zamarudził, znajdziesz mnie przy wejściu do obozu. Co tu jest ciekawego? Tylko zachowaj to dla siebie.
Boże, ludzie zawsze gada. To się już... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie było zbyt mądre. To nie mój problem. Nic nie mogę zrobić. Odczekaj. Zawsze to samo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Sprawy załatwiało się inaczej. Pogadajmy lepiej. Lepiej się w nic nie pakować. To nie było zbyt mądre. Ludzie za. Stój! Na świątynne wzgórze można. Czyli to nie przejdę. Zawsze to samo. Mam już dość tej paplaniny. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Myślałem, że to się skończy. Co mam zrobić? Żeby to ruszyć. Jeśli myślisz, że... To nie mój. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To się chyba nigdy nie skończy. W dzisiejszych czasach lepiej nie ma. Moment. Że ja powinienem tu przyjść. No, wrócę do starego obozu. Tam było nam parę zadań. Nauczę się. Otwierać zamki. To nie mój problem. O, tutaj. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się chyba nigdy nie skończy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To się już więcej nie powtórzy. Mam już dość tej paplaniny. Lepiej się do tego nie mieszać. Już więcej nie powtórzy. Cześć. Tylko zachowaj to dla siebie. Zachowaj to dla siebie. Czekaj, się nic nie zawsze zdarza. Zapewne masz rację. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jeśli myślisz, że... Może... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Pewnie masz rację. Myślałem, że to się skończy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inne... Musisz uważać na to, co mówisz. Pewnie masz rację. Mam już dość tej paplaniny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zejdź mi z oczu, niegodny robaku. Uczę wyłącznie strażników świątyni śniącego. Mam już dość.
Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mistrza, który wskaże ci drogę. To chwalebne, ale ja nie mogę ci pomóc. Poświęcam mój czas tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątynnej. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz, dopóki nie przekonamy się, że jesteś oddanym sługą Śniącego. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić, a ja udzielę ci lekcji. Niektórzy nie, nie było zbyt moczą. Może. To jest właśnie ta różnica. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. A tu jest szerszy mechanizm. Nie ma podpowiedzi, co ja mam zrobić dalej. Mogę. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość Śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Pogadajmy lepiej. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Bal Kadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przybranie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? To się już więcej nie powtórzy. Jak mogę opanować magię Śniącego? Bal Kadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Czekaj. Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej. Oczywiście, że to się skończyło. No to się chyba nigdy nie skończy. Nie powinieneś wierzyć, że wszystko. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Ludzie tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ludzie zawsze gadają. Opowiedz mi, a co chcesz wiedzieć? Niech śni. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początku lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie. Dobra i ogół. Ten 15 ogół.
dzisiejszych czasach... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Oto co. Dobra, czy dalej słucham tej problemy? Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar na... Kiedyś... Niech to nie mój problem. Tak długo jak my... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie będę dalej słuchał. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Był czas. Był czas. Lepiej się do tego nie mieszać. Ludzie zawsze gadają. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Przepuść mnie! Lepiej się do tego nie mieszać. Lepiej się do tego nie mieszać. To się chyba nigdy nie chciał. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Zapewne masz rację. To nie mój problem. To
Ludzie zawsze gadają. To się już nie powtórzy. No, jeśli myślisz, tak, że... Nie będę dalej słuchał. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Ludzie zawsze... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie chciałbym... Niektórzy myślą, że nauczą. To nie chcę. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Ładnie tak robi. Walczy. Nie będę dalej słuchał tej Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa! Pro... To się chyba nigdy... To nie było... Od razu już... Mam już dość... To się chyba nigdy... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mnie to nie dotyczy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Czekaj. Jeśli myślisz... Możesz... Tak. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie mój problem. Jesteś teraz... Wróć! W dzisiejszych czasach... Trzymaj się. Nie można polegać od... Czekaj! Nie powinieneś wierzyć we wszystko! Pewnie masz rację. Kiedyś myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tu jesteś. Próbowałeś zwiać z moją rudą, nie, nie, co? Nie. Chodź no tu, chłopcze. A dlaczego? Dlaczego? I co mam teraz zrobić? Hej, kolego, psu... Nie, jeszcze... Powiedz! Nie chciałem. Zajmujesz tak, ale nie za... Dobra.
Chciałbym nauczyć się walki. Mądra decyzja. Początkujący często łapią. Trzymaj broń, musisz zapamiętać. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują, ale to się z... Pytanie, czy ja chyba potrzebuję pancerz? To nie... No to już na pewno się dam na podstawie, jeśli chciałbym dołączyć do tego. Masz rację. Ja tam się nie mieszam. Tylko zachodź. Muszę wykupić zbroję. Co? To nie mój problem. Nie chciałbym. Dlaczego on tak się zachował? W tych dzisiejszych czasach na długo jak mnie tu. Masz dla mnie też. Niektórzy nie dajmy lepiej nauczyć. Spróbuję, zobaczę. Masz dla mnie też. Daj mi... Wróć! Pokaż mi... Masz dla mnie też. Daj mi sp... Dobry! Tylko zachowaj to dla siebie. Nigdy nie... Lepiej się do tego nie mieszać. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Zawsze to sam. Tu jesteś. Nigdy nie. Więcej tego nie uda próbuj. Mi się go pokonać. Uda mi się go pokonać. Nie jest taki silny. To już się więcej nie. Ciekawe, jak to wpłynie na losy rozgrywki. Tu jesteś. Nigdy więcej tego nie próbuj. Trzeba próbować parować. Tu jesteś. Nie no, tam ci nie.
kosztuje. Nigdy więcej tego nie próbuj. To miło z twojej strony, że dzielisz się. No dobrze, no pokonał mnie, ale czy to... Ale nie zabił mnie, to jest... Plus. Na pewno... Znowu szukasz chłop... Prowadź go pokonać. To nie mój problem. Może... Nie powinieneś wierzyć we wszystkim. Tu jesteś. No, udało mi się. Zapiszę. Spać. To się chyba nigdy... Lepiej się do tego nie mieszać. Znowu szuka... Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Od razu wiedziałem, że będę... Musiałbym chyba pójść... Ziarno prawdy. Mam już dość. Wątpię, że pogadajmy lepiej o czymś. Lepiej się do tego. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? I co? Możesz mi... Nie mam poje... Szukam kogoś, kto dlaczego przysłał mnie die... Trzeba było... Jeśli chcesz dołączyć do nas... Wpływowi ludzie z obo... Dlatego na początek proponowałbym ci... Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. To nie mój problem. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Czego możesz? To zależy. Pewno chciałbym się skradać. Chciałbym umieć... Myślę, bez żadnej fałszywej... Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. A nikim nie można polegać.
Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Myślałem, że to się skończy już dawno. Kawalorn? Gdzie znajdę kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. To już się więcej nie powinni wiedzieć. Pogadajmy. Jeśli myślisz, że to nie było, że takie sprawy załatwiały się inaczej. Całkiem dobrze chronią te ciężkie spodnie kopacze. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. To jest skradanie się, ale brakuje mi... Spał. O. Nie,
A co to? To jedno przejście. Trzeba otworzyć. Chyba potrzebuję klucz. Pokaż mi. Jakie masz łuki? Łuk kawaleryjski. A jaki ja mam łuk? Też. Okej. Okay. Chyba się wziął drugi, to jest pierwszy. Może te 5 punktów, co mam, się nauczył przykład plus do innych kuri puzzle. Nie może czegoś nauczyć. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuje się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Okej. Jak mogę zdobyć kły u polowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba
i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Najpierw chcę zobaczyć trochę rudy w tej kolonii. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinny proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Okej, potrzebuję... Tak. Nauczę się jeszcze... skórować. A da się, ten? Tu jeszcze... leżą wilki. Nie, tylko nie deszcz. Ale by to widać. Deszcz przywrócił. Nauczy się jeszcze rudy, znaczy kurować i resztę papieru. Pokaż mi. To jest kolejny poziom. Chciałbym się nauczyć... A co chcesz... Na co powinienem zwrócić uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Wiem.
Dobrze, to na dzisiaj kończę. Jutro będzie kontynuacja. Staram się nauczyć jeszcze kolejnych nowych umiejętności i ruszyć z fabułą, no ale tutaj niezbędny jest dobry oręż, dobry pancerz, umiejętności, bez tego gra jest trudna. Także dzięki za oglądanie, widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć.